mam 19 lat, mieszkam w Sosnowcu z rodzicami i z rodzeństwem. Tak naprawdę za mieszkanie nigdy sama jeszcze nie płaciłam, bo cały czas jestem na utrzymaniu rodziców. W przyszłości chciałabym mieć oczywiście dużo pieniążków, ale nie chciałabym się dużo napracować. Wygodne są te kanapy dosyć, co? Fajnie się na nich siedzi. Ktoś chyba puka. Aha. Załóż maskę lepiej. Cześć, przyszłam oglądać mieszkanie. To tutaj? Tak. Natalia, cześć. Mateusz. Cześć, dzień dobry. Cześć, Oskar. Natalia. Dużo miejsca, przestronny dom. Dobra, a kamery to nie da się ukryć, że jest tego tutaj pełno. To jest pokój, który według mnie jest taki kobiecy. No, różowe ściany. No, różowe ścianki, wiesz, jakieś kobiety. Jestem troszkę taką chłopczycą. Wolę się zadawać z facetami i wolę takie z jajem rzeczy. Lubisz imprezować? Jak najbardziej tak. Rapiesz nosy? Przeszkadza to bardzo, czy nie? Czym się zajmujesz? W sensie, jak zarabiasz pieniądze? Odpoczywam. Teraz no teraz nie siedzisz na fotelu prezesa. To mieszkanie kosztuje 800 zł miesięcznie na głowę i 500 zł kaucji. No muszę się zastanowić, jeszcze mi zobaczę. Zadzwonię i się dogadamy, czy jestem zdecydowana, czy nie. Papa, jeszcze raz. Joteczka. Do usłyszenia. Pa. Fajna dziewczyna, no taka, no, jest gadać. Ale taka mocno wymalowana bardzo, że ręce tak patrzysz i tak jest trochę taka, że tak powiem, wiesz, no, grubokościste, jak to się mówi. Dobra, no dziewczyna jak dziewczyna. Wiesz, z czym może być problem? Z płaceniem, bo no. Ona właśnie może nie chodzić do pracy, to może być kłopot. Siądzie sobie i ten i nie będzie pracowała. Ty się nie powinieneś jeszcze tym martwić, bo ty jeszcze tutaj nie mieszkasz. Jeszcze żadnej umowy nie podpisałeś, nie ma zapłacone. Myślę, że zrobiłem dobre wrażenie. Mamy wspólny flow, także... Follow.